Syn, żeby stać się mężczyzną, trzeba zbudować dom, posadzić drzewo i spłodzić syna. Wiesz, po co trzeba spłodzić syna? Po to, żeby mieć kogoś, kogo się uczy. Kogoś, kogo nauczysz wiązać haczyk u wędki. Kogoś, kogo nauczysz zakładać łańcuch w rowerze. Mieć kogoś, kogo nauczysz grać w szachy. Albo chociaż w warcaby, albo chociaż w młynek. Albo chociaż w wojnę. Kogoś, kto będzie patrzył na ciebie dużymi, błyszczącymi oczami i będzie mówił, mój tata to potrafi. Ktoś, kto będzie patrzył na ciebie jak na bóstwo, na autorytet. I żeby stać się mężczyzną, trzeba być autorytetem. Bez autorytetu nie staniesz się mężczyzną. Bez syna możesz się stać, ale syn bardzo to ułatwia. W razie czego córka też się nadaje.